Witam Was na kanale RetroSektor. Dzisiaj robimy kolejny przegląd śmieci z targu Rupieci. I to, co tutaj się ostatnio wydarza, to jest po prostu chore. Dla mnie chora akcja. Tak, pierwszy weekend czerwca postanowiłem odwiedzić sobotni oraz niedzielny targ Rupieci. Z niedzielnego targu Rupieci jest pełna torba gier. Nawet nie mogę tej torby domknąć. Tyle tego tutaj się uzbierało. Gry kupione w większości przypadków po funcie czy tam 50 pensów, ale też wyszły gry po 3 funty. I sobotni targ Rupieci, gdzie udało mi się zakupić jedną grę, jest to Ico wraz z The Shadow of the Colossus. Kolekcja, wydanie amerykańskie, jak możecie zobaczyć, ale jest to gra, na której bardzo mi zależało, by to w końcu dorwać do kolekcji. No jakoś nigdy wcześniej nie miałem okazji. Tak więc bardzo fajne znalezisko, książeczka utracona, ale mi to nie przeszkadza. A zapewne też z czasem uda się załatwić i europejską wersję, tak więc tutaj fajnie to będzie sobie dołożyć nawet w takiej edycji ze Stanów. I ta gra kosztowała mnie chyba ze 3 funty, o ile dobrze pamiętam. I za 30 funtów udało się zakupić kolejny retro komputer. Jak możecie zobaczyć, jest to Amstrad CPC 464. Tak jak to zostało zakupione, tak to jeszcze je tutaj leżakuje u mnie. Może zabierzemy się za ten komputer na jednym z odcinków, się go wyczyści, może uda się go i przetestować, jeżeli załatwię jakiś przewód wideo do tego komputera. Wiem, że tutaj to nie jest standardowy przewód, tak więc tutaj będę musiał zakombinować, ale z tego, co mogłem zobaczyć, no zobaczcie, jak klawiatura jest wklęśnięta. Na szczęście wszystkie przyciski odbijają, nawet ta nieszczęsna spacja, choć z lekkim problemem. Wygląda na to, jakby na tym komputerze przez wiele, wiele lat było położone coś ciężkiego i to się po prostu tak wygięło, czy też zapadło. Magnetofon, przyciski magnetofonu śmigają, wszystko ładnie klika, odbija. No tylko problemem jest ten wszędobylski brud, jaki tutaj się uzbierał przez te lata. Zobaczcie, jak to wygląda zabrudzone, ale nie z takimi komputerami mieliśmy już do czynienia i nie takie sprzęty się czyściło. Również niezbyt dobrze wygląda sama płyta główna. Może w tej perspektywie nie będziecie w stanie zobaczyć, jak to jest wszystko zabrudzone, zakurzone, ale to jest naprawdę wieloletni brud. No, wygląda komputer bardzo ciekawie, nigdy nie miałem z nim styczności. Ale jak za 30 funtów, moim zdaniem się opłaciło, nawet jeśli miałby to być po prostu niedziałający rekwizyt. Jeszcze z tyłu tabliczkę Wam pokażę. Wiem, że były również tego typu Amstrady Plus, ale to jest zwykła jednostka. Też co tutaj zauważyłem, że śrubki w ogóle nie mają śladu tego, że były kiedykolwiek odkręcane. Tak więc również bardzo dobry pozytyw może być w tej sprawie, bo najwyraźniej nikt do tego wcześniej się nie dobierał. Tak więc to gdzieś przeleżakowało wiele, wiele lat i do mnie trafiło w takim stanie. Tak więc bardzo fajne znalezisko. Zrobimy tutaj teraz trochę miejsca, bo na niedzielnym targu Rupieci udało się zakupić masakryczną ilość gier. Tak masakryczną ilość gier, że nawet ja tego nie ogarniam. To chyba waży z 15 kilo, może z 12, od 12 do 15 kilo będzie ta torba ważyć. No taka była akcja, że gdzie nie podszedłem, tam pojawiły się jakieś gry, więc to sobie zgarnąłem. Nawet było tak, że tych gier było nie, że jedna, dwie, tylko multum, bo jeden kolekcjoner się wystawił i było tam dość sporo gier. Przygarnąłem sobie 6 gier od tego kolekcjonera na PS1, ale tak, zobaczmy tutaj. To było zakupione po funcie. No widzicie ten stan. Driver, platynka,
okładka utracona, ale płytka w bardzo dobrym stanie, więc to się oczywiście szanuje. Za funta można zakupić ten tytuł. Kolejny tytuł od tego gościa. Grand Theft Auto 2, czemu nie? Proszę, instrukcja, mapka, wszystko w pięknym stanie. I tutaj też będę musiał, no tylko wiecie, płytki trzeba dobrze umyć. Zawsze myję płytki, jeśli chodzi o gry z PS1, bo albo są zakurzone, albo zatłuszczone. Tak więc to zdecydowanie robię i to pomaga. Również udało się zakupić X-Files. Coś, co w zeszłym roku udało mi się zakupić, ale w nie najlepszym stanie. Tu płytki są w bardzo dobrym stanie i również jest instrukcja, czego, no to sobie podmienię. Jest instrukcja, której brakuje w mojej kopii. Tak więc tu bardzo fajne znalezisko. Taka była akcja, że podchodzę na jedno stanowisko, tam były wyłożone jakieś gry. Po jakichś 15 minutach znowu podchodzę na to stanowisko i znowu wyłożyli trochę więcej gier. Tak więc oczywiście to się wszystko pozgarniało. Gry po 1 funta sprzedawano, tak więc dobra oferta. Medal of Honor na PS1, coś czego również nie posiadam. Akurat nie mam tej części, więc to też od razu sobie pofrunię do kolekcji. Był i SmackDown 2. Genialnie. Jest i część pierwsza, z tym, że tutaj jest utracona tylna okładka. Też wszystko jest. A może wiecie co? Będziemy robić z tego taki słupek, bo co jak sale, to miejsce nam się przyda. Jest i coś, co już mam w kolekcji Underground. Akurat tego medala posiadam. No, tylko się sprawdzi stan, czy lepszy, czy gorszy, jak coś, podmianka. Jest i Resident Evil pierwszy. Tutaj zdecydowanie ta płytka jest w lepszym stanie niż ja posiadam, tak więc płytkę sobie podmienię. Instrukcję posiadam. I oczywiście genialny szpil, jak za taki pieniądz. Tutaj jest trochę gier. Czy to są gry? Tak, to są gry od tego kolekcjonera. Dobra, chyba nie wszystkie znajdę. Tutaj jeszcze z tego paku po funcie Gran Turismo 2. Są dwie instrukcje, dwie płytki. Dobry komplet. Od tego kolekcjonera przygarnąłem Taifu. On mówił, że sprzedaje gry na PS1 za 4 funty albo 3 gry za 10 funtów. No ja tam wybrałem 6 gier. Tylko trzeba się będzie do tego wszystkiego dokopać. Coś, czego nie mam w kolekcji i bardzo chętnie sobie to dołożę. Pozytyw jest taki, że płytki od tego kolesia są bardzo w bardzo dobrym stanie. Oczywiście bardzo znany tytuł. Jest i coś, czego nie kojarzę. Dlatego po to sięgnąłem u tego kolekcjonera. Carnage Heart. Ten koleś powiedział, że tę grę będzie, że ta gra jest o wiele więcej warta, aniżeli ją sprzedaje. Miał ją w domu odstawić do innego pojemnika z droższymi grami, ale jakoś wypadło mu to z pamięci. Ale mówi, spokojnie, sprzedam ci tę grę. Coś, czego nie znałem, może nie jakiś wielki konkret, ale myślę, że może być ciekawy. Sterujemy jakimś mechem. No, będzie trzeba to sobie sprawdzić. Jest Tony Hawk 3. Ale to było zakupione w tym paku po funcie. Tu również była gra WF Attitude. I tu jeszcze jedna gra z tego paku po funcie. Tak więc teraz muszę się dokopać do tych pozostałych gier z tego paka. Tak jest, Call of Duty. Dobrze by brać tego typu gry, oczywiście na wymiany do Ceksa. Jest i Forza 5. Pamiętam, że za tą Forzę dałem chyba 2 funty.
Gość również miał Xbox One, ale bardzo drogo chciał za tę konsolę. Za sam kontroler chciał 20 funtów, a gry miał po 2 funty, tak więc tyle dobrze. Tu jest Resident Evil 3, którą udało się... Tę grę udało się zakupić za 4 funty. To chyba była najdroższa gra zakupiona w tym paku. Jest Lord of the Rings War of the in the North. Muszę sprawdzić, czy mam tę grę. Chyba nie posiadam tego. Sprawdzę, czy to coś będzie dobrego. Dobra, tradycyjnie GTA 4. Gry na PS3, Skate 3, genialny szpil w klimacie jazdy na deskorolce, Fight Night Champion, nie mam pojęcia, który raz ta gra do mnie trafia. No, nie najlepiej się to zachowało, ale płytka w całkiem dobrym stanie, tu jest jeszcze jakiś rachunek. Ktoś to kiedyś kupił w Ceksie. No to ktoś tutaj zaszalał. Patrzcie, ile gier kupił. Mortala, Fight Night za 5 był. Def Jam Icon. No trochę tutaj ktoś nakupował i wydał 24,50. Spoko. Który to był rok? 2018. Coś jest na PS2, ale nie. Tu mam pod ręką Iron Mana. Pierwszy Iron, jaki został wydany na PS3. Na PS2 trochę gier tutaj też wpadło. Też to wszystko było zakupione po funcie. Burnout 2 bez instrukcji. Jest Scarface. Ten Scarface bardzo drogo teraz stoi. O dziwo. To będziemy robić. Jest Baldur's Gate. Metal 2. Oczywiście 2 płytki, instrukcja. Tutaj mamy coś na Wii i na PS4. Tak. Zelda. Płytka w idealnym stanie. Jest coś takiego jak Yu-Gi-Oh! I myślałem, że to będzie cholernie droga gra. Tak się składa, że jest i drugie Yu-Gi-Oh! Na Wii. I ta druga część z tej serii jest cholernie drogą grą. To niestety ma wartość jakichś 5 funtów. Ale też jak za funta bardzo dobre znalezisko. Bo nigdy wcześniej nie miałem styczności z tym tytułem. Na Wii jest również i Mario, którego warto brać tradycyjnie na wymiany do Ceksa. Jest FIFA 22, o dziwo wciąż w cenie. Te FIFA też bardzo często szybko spadają w cenie, jeżeli na przykład ukazuje się kolejna część. Na na PS5 FIFA 22 jest bardzo tania, a ta jeszcze trzyma cenę. Tak więc zapewne ludzie chętnie ogrywają tę FIFA. Coś na PS2, więcej gier na PS2 jest. GTA Vice City. Jest Taito Legends. Też już to posiadam w kolekcji. Formuła One 2002. I są tutaj 2 płytki. Również jakieś dodatki do pooglądania na DVD. Dobra, chyba je. Tu jeszcze są gry. Plants vs. Zombies. Na PS4. Tutaj mamy Sonic Forces. To sobie oczywiście z miejsca dołożę do kolekcji. Też ostatnio trochę tych Soników się ukazuje na tym targu rupieci. Ostatnio też jeden Sonic wpadł. Wiecie co? Już mi tu trochę miejsca brakuje.
I tak, kolejna gra to Gran Turismo Sport. Za funta można było przygarnąć, jak i zarazem Assassin's Creed Origins. Komplecior. A tutaj dokopałem się chyba do tych gier. Na DS-a jest Harvest Moon, edycja amerykańska. Jedna gra na Switcha, Rocket League. I to zakupiłem w paku z tymi grami po 1 funcie. Była również i druga gra na Switcha, Mario... Jakaś olimpiada z Marianem, ale niestety okazało się, o, jaka fajna karta, okazało się, że sama gra została utracona, było to pudełko, więc nie wziąłem. I tutaj jest więcej gier od tego kolekcjonera. Tak, jest Adibo, coś takiego, też coś, czego nie znałem wcześniej. Wygląda to na jakąś nieskomplikowaną zręcznościówkę, więc postanowiłem to sobie przygarnąć. Niespodzianka, płytka sobie wyskoczyła. Dobry stan płytki, muszę przyznać. Pudełko już nie ma się tak dobrze. Jest Metal Gear Solid. Jest płytka, instrukcja. Instrukcja posiada również tą wkładkę. Tylko że ktoś już ją wypiął. Ta. Jak i zarazem jest druga płytka. Tak więc mamy komplet. Ten minus tylko jest, że niestety okładka została okrojona z jakiegoś powodu. Nie mam pojęcia z jakiego. Jest również coś takiego jak One Piece Mansion. I ciężko mi powiedzieć, co to może być za gra. Może jakaś logiczna, zręcznościowa? Czy coś od Capcomu? O, tego to ja nie widziałem wcześniej, że to jest tytuł od Capcomu. Nie zwróciłem na to uwagi. Ale też coś, czego nie znam, komplet, więc można było się pokusić. I tutaj jeszcze jest jedna gra, Cardinal Sin. Tu jest cena 3 funtów. Oczywiście ta gra chodzi o wiele, wiele więcej. I ładna płytka. Jest to coś w stylu takiej średniowiecznej bijatyki. Przy użyciu mieczy i innych broni. Tak więc tutaj są te gry od tego kolekcjonera. I z tego, co mogę zobaczyć, pozostały tu jeszcze gry na Xboxa 360. To wszystko oczywiście pójdzie na wymianę. Nie zbieram gier na ten sprzęt. I tak, jest zielona latarnia. Fajny komplet, więc warto było to zgarnąć. Też tu wyszło jakoś gry po funcie. Call of Duty, które bardzo często się trafia. Warto brać na te wymiany, jak to są gry po funcie, czy tam 50 pensów. Metal, piątka. Jest kolejne Call of Duty, które warto brać na wymiany, o ile płytka jest w dobrym stanie, oczywiście. Tomb Raider. Kolejny Call of. Jest coś, co też bardzo często się trafia. I to jest Ultimate Collection Sega Mega Drive. Oczywiście genialna składanka. Dalej mamy jeszcze Harry Pottera i Red Deada. I to już wszystko. Jak na jeden dzień polowań tyle tych wszystkich gier tutaj trafiło. No powiem wam, że jest masakra. Najbardziej cieszą mnie oczywiście gry na PS1, bo sporo z tego trafi do kolekcji. A i zarazem to, co mam, to sobie podmienię, jeżeli stan jest lepszy. Tak więc tutaj no dość sporo wpadło tym razem. Na tych targach rupieci nie każdy weekend jest tak dobry. Tak więc naprawdę człowiek się cieszy, jeżeli tyle sprzętu, jak i zarazem tyle gier wpada. No teraz jest ten sezon letni, no to tym ludziom chce się
rano wstać, jechać na ten targ, wyprzedawać swoje towary, których nie chcą, na których im nie zależy, więc tego jest o wiele, wiele więcej i łatwiej coś ciekawego trafić do kolekcji. Jak możecie zobaczyć, trochę się tego uzbierało. No, ten komp też niesamowicie mnie cieszy, tylko martwi mnie stan tej klawiatury, że to jest tak wklęśnięte. Mam nadzieję, że on będzie na chodzie, bo jeszcze tutaj nic z nim nie robiłem. Nie podpinałem zasilania, też pierw będę chciał go wyczyścić, zanim coś z tym się zrobi konkretnie. Tutaj widzę, że jest pokrętło volume, jak i zarazem power on, power off. Dobra, tyle tego wszystkiego, tyle tych dobroci. Oczywiście więcej będziemy robić tego typu przeglądów w najbliższym czasie, bo przy tak dopisującej pogodzie mogą się trafiać same konkretne rzeczy, tak jak w tym przypadku. A na chwilę obecną ja się będę żegnać. Trzymajcie się, na razie. Cześć!